Ja przypomnę uzasadnienie zainicjowanej przeze mnie uchwały antynorskiej, która została kilkanaście tygodni temu przyjęta w polskim Sejmie w zasadzie przez aklamację, przy zgodzie wszystkich sił politycznych, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ale to jest polska racja stanu, i tam była bardzo ważna argumentacja, która niestety sprawdza się, i to jest odpowiedź na pytanie, jak wielkim błędem, tragicznym błędem dla bezpieczeństwa militarnego i bezpieczeństwa w Europie jest decyzja o sojuszu Joe Bidena z Angelą Merkel i z Władimirem Putinem. Otóż główna argumentacja, Polskiego Sejmu przy przyjęciu uchwały Stream była jasna, że dokończenie budowy Nord Stream 2 i możliwość transportu gazu ziemnego do Europy poza terytorium ukraińskim i białoruskim zdecydowanie zwiększa ryzyko kolejnej wojny na Ukrainie, a więc zdecydowanie zwiększa ryzyko kolejnego konfliktu militarnego. I dzisiaj to Niemcy, Republika Federalna Niemiec, biorą za to odpowiedzialność. Innymi słowy, jeżeli będzie ukończony Nord Stream 2. To już Rosjanie nie będą przesyłać przez terytorium Ukrainy gazu, na przykład do Niemiec, Francji, do innych odbiorców, tylko będą to robić poprzez magistralę Nord Stream 2. A więc ryzyko, że czołgi rosyjskie wjadą na Ukrainę, aby dokończyć rozbioru Ukrainy, niestety będzie większe. I to ryzyko dzisiaj podejmują Niemcy. I niestety tutaj takim notariuszem stał się Joe Biden. Dokładnie ten polityk, któremu tak bardzo kraskali politycy Platformy Obywatelskiej, PSL-u, postkomuniści, że to jest świetny prezent. Dzisiaj wszyscy. Widzimy jak znakomitym prezydentem Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia interesów Polskich, z punktu interesa twardej opozycji wobec planów imperialnych Władimira Putina był Donald Trump i brakuje nam dzisiaj Donalda Trumpa. Zresztą te obrazki dzisiaj z Afganistanu, ten absolutny popłoch, straszne tak. obawy o o życie setek tysięcy ludzi. No, Joe Biden ma czas na, na wakacje, jedzie teraz na wakacje, ale te obrazki już po prostu zostaną. To są tragiczne obrazki, dzieje się niestety smutna historia. To jest właśnie tak, kiedy do, do władzy dochodzą politycy, którzy nie mają pewnej refleksji strategicznej.